Cześć, witam Was. Jestem Marcin z Lei Display System. Takie pierwsze pytanie na początek. Czy ktoś jest na sali, kto nie wie, czym my się zajmujemy, czym są nasze ekrany i nie widział naszego filmu? Super, bo właśnie zamierzam Wam go pokazać. Także nasze ekrany polegają na tym, tak w skrócie, że generujemy strumień pary wodnej, takiej mgły, na którą puszczamy obraz z projektora. I chciałem Wam opowiedzieć o historii tego, jak to wszystko powstało. To nie będzie w żaden sposób prezentacja produktowa, natomiast chciałem Wam powiedzieć po prostu historię tego, jak myśmy do tego podeszli, jakie popełniliśmy błędy i jakbym to poprowadził, jakbym zaczynał dzisiaj. Mniej więcej rok temu dostałem telefon od kumpla, który mówi, wiesz co, słuchaj, mam takiego znajomego, który potrzebuje jakiegoś programisty ogarniętego, który się zna na Kinectie. Mówię, no dobra, dawaj kontakt. No i poszedłem do Daniela, głównego konstruktora Lei. I on mi pokazał właśnie mniej więcej to, co widzieliście na filmie, tak? Czyli te urządzenia. Ja się od razu w Lei zakochałem. No i moim pierwszym zadaniem było zrobienie tak, żeby to było dotykowe w jakiś sposób, żeby było interaktywne. Zrobiłem to znaczy mieliśmy wiele podejść do tego. Pierwszy taki najprostsza rzecz to jest po prostu zamiana Lei w takiego wielkiego iPada, tak? Czyli jest to taki ekran dotykowy, na którym możemy coś tam przesuwać, coś dotykać i tak dalej. To poszło, no i tak siedzimy sobie w tym biurze po paru miesiącach, gdzieś tak po trzech miesiącach, to był czerwiec, myślimy, kurczę, to jest taki naprawdę całkiem fajny kawałek technologii, zróbmy coś z tym, nie? Pokażmy światu, że Polacy zrobili coś, nie skopiowali, nie ukradli. Patrzę na nasze... w tym momencie zacząłem przeglądać nasze materiały marketingowe. Tak, zero zdjęć produktowych, strony internetowej, nic. No i tak żeśmy po kolei zaczęli coś robić, jakieś właśnie filmy, stronę, przygotowaliśmy informacje prasowe, puściliśmy to do mediów polskich. Taki mieliśmy plan. Najpierw puścimy to w Polsce, a potem za tydzień gdzieś w mediach ogólnoświatowych, żeby wszyscy nas usłyszeli, może coś ciekawego z tego wyjdzie. Dobrze, że tak to zrobiliśmy, bo po tej naszej akcji w Polsce pisało o nas naprawdę bardzo dużo gazet, większość jakichś tam większych portali, tak jak tu widać, jakieś tam nawet Wyborcza drukowana o nas pisała, łącznie z tym, że na koniec trafiliśmy do Playboya. Tak, moje zdjęcie zajmowało ponad połowę strony w Playboyu. Z Leją oczywiście. Nie, jeszcze nie. I w tym momencie też zaczęło do nas przychodzić bardzo wielu ludzi. Bardzo, bardzo różnych ludzi. Przychodzili ludzie tacy, którzy faktycznie przychodzili tam w interesach, czyli marketingowcy, ludzie, którzy chcieli coś zrobić z Leją, takiego, co odróżni to, co oni robią na co dzień od innych kampanii, firmy eventowe i tak dalej. Przychodziło wielu dziennikarzy też, żeby tam zrobić z tego jakieś reportaże. Przychodziło wielu ludzi, którzy nazywali siebie dystrybutorami. Historia jest taka, że przychodzi facet, mówi, panie, ja za tydzień wylatuję do Stanów. Stany to jest taki rynek na wasze produkty. Ja nic nie mam, w ogóle jeszcze studiów nie skończyłem, ale ja będę dystrybutorem. Aha. W ogóle to mnie bardzo zdziwiło, bo naprawdę myślałem, że to są opowieści, nie? A takich ludzi jest na tony.
przychodzili do nas urzędnicy. Na przykład któregoś dnia dostaję telefon, dzień dobry, NCBR, czy mogę połączyć z dyrektorem takim i takim? Proszę, pani łączy. No i tak, dzień dobry, panie Marcinie, wie pan, czytamy gazety. Wtedy akurat pojawiliśmy się w Wyborczej drukowanej. Zjawili się tam u nas ci krawaciarze, bardzo im się to podobało, no i pytamy o konkrety, nie, w czym oni mogą nam pomóc. No NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli instytucja, która powinna wspierać tego typu projekty badawczo-rozwojowe. No i mówią, wszędzie możecie aplikować, tylko jak przyszło co do czego, to okazało się, że nigdzie. Albo to coś tam, albo to coś tam i tak naprawdę teraz, dopiero w grudniu uruchomili pierwszy program, do którego możemy aplikować od tamtej pory. No i w końcu przychodzili inwestorzy. Też bardzo, bardzo różni. Na przykład tacy, ja mam kasę, a wy co macie? Albo nas interesuje tylko pakiet większościowy. Tak, natomiast jeszcze było kilku takich, znaczy było. Nasza przygoda z inwestorami jest dużo dłuższa, tak? I zaczęła się właśnie gdzieś tam po tej naszej premierze w wakacje i trwa do dzisiaj. Ciężko jest z mojego doświadczenia przekonać inwestorów polskich do projektu, który jeszcze w pewien sposób jest badawczy. Tak na przykład drukarki to już jest biznes. Chociażby maski na Kickstarterze też jest biznes, bo się je od razu sprzedaje. Natomiast my mamy device, który jest eventowy i można go sprzedawać firmom gdzieś dalej, żeby one go wypożyczały na przykład, ale to jest mały rynek. A duży rynek przyjdzie później, tak? To jest pewne, że hologramy przyjdą później, gdzieś tam jakieś wyświetlacze inne po prostu niż takie fizyczne. Natomiast myśmy na początku nie mieli za bardzo pomysłu na to, gdzie dalej to może być. No i ten slajd nazywa się rynek, ale tak naprawdę powinien się nazywać customer development. Bo na początku myśleliśmy, tak jak tu jest po lewej, że będziemy działać na rynku eventowym i reklamowym, no bo fajnie to zobaczyć na evencie i można też reklamy na tym wyświetlać, ewentualnie może być jakaś wirtualna postać nagrana od pasa w górę, która będzie opowiadać o czymś w jakiejś placówce, banku czy gdzieś tam. Natomiast tuż po premierze zgłosiły się do nas chyba 3 muzea w ogóle polskie, duże, które były zainteresowane kupnem. Więc potem zrobiliśmy research, okazało się, że muzea to jest na przykład świetny rynek, który wcześniej w ogóle by nam do głowy nie przyszedł. Potem okazało się, że to też są kluby, dyskoteki, jakieś parki rozrywki, wnętrza i tak dalej. No to już jest jakby łatwiejsze do ogarnięcia, ale na przykład przyszłoby wam do głowy, że byle przedszkole w Dubaju może być zainteresowane takimi ekranami, bo dzieci się... Nie, no poważnie, to jest jakby gdzieś tam, nie ja to wymyśliłem, tylko jeden z dystrybutorów naszych, ale dalszy customer development, to co jakby mamy teraz, to jest coś takiego, że fajnie być firmą profesjonalną, która projektuje jakieś drogie urządzenia, które są na rynek eventowy, natomiast to nie jest coś, gdzie można zrobić taką $1 billion company. Nie? To jakby nie ta droga kompletnie. Żeby dojść do tego, żeby faktycznie mieć firmę, która będzie przynosić ogromne zyski, która będzie takim prawdziwym startupem, trzeba wejść na rynek konsumencki. Dobra, nie trzeba, można robić B2B, natomiast nie w naszym przypadku. I w momencie dopiero, gdy stworzymy urządzenia takie 20 na 20 cm, ekran jakby będzie 20 na 20, będzie kompaktowe z projektorkiem i będzie można je postawić na biurku, wtedy możemy wejść na rynek konsumencki, tak? Jeszcze jeżeli zejdziemy z ceną, wtedy możemy wejść na Kickstartera i tak dalej. No i to są między innymi nasze najbliższe plany. No i teraz po tych wakacjach, tak? W sensie jest ten pierwszy hype, wszystko super. Wielu ludzi chce to wypożyczyć. Startupy powinny według Y Combinator robić jedną z dwóch rzeczy, czyli albo rozwijać produkt, albo rozmawiać z klientami. My dodaliśmy do tego jeszcze trzecią, czyli zarabiać na siebie, jeżeli nie mają inwestora. No i właśnie to robiliśmy. Wypożyczaliśmy te urządzenia w bardzo wielu konfiguracjach, na przeróżnych imprezach, zupełnie gdzieś tam w Podgórzu Dolnym albo na żywo w TVN-ie. Czy na forum ekonomicznym w Krynicy. To jest strasznie trudne
rynek, to znaczy wypożyczenia, tak ogólnie jakby rynek eventowy. Nie wiem, ja kiedyś miałem coś takiego, że wow, jaki jest taki koncert, to ja chętnie bym był tym gościem od oświetlenia, nie? Który to projektuje i w ogóle, który tam się tym zajmuje. Już teraz wiem, że nie chcę, bo to jest, bo to jest praca taka, na przykład większość montaży jest w nocy, trzeba na przykład jeździć 24 godziny, gdzieś coś tam robić, a potem jechać cały dzień, całą noc coś robić. Mój rekord to jest tak, że wstałem w środę z rana i położyłem się w piątek z rana, non-stop pracując praktycznie. Albo na przykład tak, że robiliśmy coś na północy Polski jednego dnia, wieczorem był demontaż, potem wjechaliśmy do Warszawy, żeby się zmienić i na południu był montaż kolejny z samego rana, jakby tej samej nocy. To był akurat fajny montaż, bo to był montaż w Alvernia Studios. Chciałem wam pokazać, nie wiem, czy kojarzycie, to jest jedno z najfajniejszych centrów tych studiów filmowych. Zrobione całe w klimatach Alien vs. Predator. I właśnie wygląda tak jak tam po lewej. Teraz jeszcze trochę o naszej firmie. To znaczy my chcemy być tak naprawdę producentem. Czyli chcemy produkować hardware, robić do tego software i sprzedawać to za pomocą sieci dystrybutorów na całym świecie. Dobra. I teraz jeszcze na koniec, bo tak trochę jesteśmy słabo z czasem, ale jeszcze kilka wskazówek takich, czyli rzeczy, których ja się nauczyłem, które według mnie są najważniejsze, jeżeli chodzi o... To jest właśnie te kilka rzeczy, które chciałbym kiedyś wcześniej wiedzieć, nie? Przede wszystkim patenty. To znaczy, teoretycznie z jednej strony każdy może powiedzieć, no tak, patenty, ale z dużą firmą to ja tak nie wygram, będę trollem patentowym i tak dalej, ale nie w tym sensie patenty są ważne. Patenty ważne są w sensie tego drugiego punktu, budowania wartości firmy. To znaczy, jeżeli mamy firmę, tak, to musimy w sposób najlepiej świadomy budować jej wartość. I patenty są jedną z, przynajmniej w firmach hardware'owych, bardzo mocno, z rzeczy, dzięki którym tą wartość się buduje. I teraz jeszcze a propos tej strategii wyjścia. Ja jak na samym początku byłem w Lei, kompletnie o tym nie myślałem. To było tak, że Leia jest wow, super fajna, ja tym się będę zajmował do końca życia albo nie wiem, coś takiego. Natomiast w tej dobrze jest, szczególnie jak się rozmawia z inwestorem, znaczy jedno z pierwszych pytań inwestora, tak? Wiecie, po czym poznać inwestora na takiej sali jak ta, że siedzi najbliżej drzwi. tak, bo zawsze, zawsze szuka wyjścia. No w każdym razie dobrze jest w rozmowie z inwestorem to wiedzieć. My na przykład w tej chwili już wiemy, mamy jakoś tak to ustalone, tak, że właśnie te holografia i ekrany różnego typu niematerialne będą kolejną taką wielką rzeczą, tak, po druku 3D, tak przynajmniej nam się wydaje, w przeciągu najbliższych 2-3 lat i w którymś momencie jakaś duża firma zacznie to robić, więc tak samo ze smartfonami reszta będzie musiała ją naśladować, żeby nie pozostać w tyle i wtedy takie firmy jak nasza, które mają know-how, jakieś tam patenty i tak dalej, będą po prostu znikały z rynku, tak, będą wykupywane. Trzecia ważna rzecz to jest ocena konkurencji. Myśmy stwierdzili, aha, no dobra, jest sobie na rynku jeszcze jedna firma taka jak nasza, plus jeszcze dwie robią coś tam mniej więcej podobnego, ale one są jakby zupełnie gorsze, mamy lepszą technologię, nie mamy konkurencji prawie. Okej, okay. Natomiast te eventy, które robiliśmy, nauczyły mnie jednej ważnej rzeczy. Warto oceniać konkurencję również pod względem takiej konkurencji zupełnie nietechnicznej. To znaczy, że na przykład dla twojego startupu konkurencją może być kartka i ołówek. Na przykład dla aplikacji z notatkami, tak? Dla nas konkurencją może być ściana z telewizorów bezszwowych plus Kinect, a nie wiem, dla Neurona po prostu bezpłatna aplikacja na telefon, którą układał sobie, ktoś kładzie sobie przy poduszce. Warto wziąć pod uwagę, czy tego typu przypadki to jest 10% twoich klientów, czy 90%. Bo jeżeli 90, to może być problem, żeby ich przekonać, nie? No i kolejna rzecz, sprzedaż. Wszystkim się wydaje, że na przykład jak się ma taki wynalazek jak nasz, to super fajnie jest się milionerem. Nie, dopóki się tego nie sprzeda. I na przykład nasza konkurencja, to tak Foxcreen, jest taka firma, to wymyślił pracownik naukowy tak z 10 lat temu, wymyślił te ekrany, opracował całą technologię, założył firmę, po czym przez 5 lat mniej więcej myślał, że internet jest super i on to będzie sprzedawał przez internet.
No i sprzedawał po jednej sztuce rocznie. Potem zatrudnił profesjonalnego menadżera. Menadżer wymyślił, że to trzeba mieć dystrybutorów i tak dalej, trzeba mieć marketing, trzeba mieć jakiś przekaz i w ogóle. I zaczęli to sprzedawać. I jakby temu gościowi zajęło 5 lat to, żeby w ogóle dojść do tego. Myśmy byli już o tą wiedzę bogatsi, natomiast coraz większą wagę przykładamy do sprzedaży, tak? Czyli że nie, to już nie będą sami dystrybutorzy, tylko będą jeszcze sprzedawcy u nas, będą partnerzy, którzy będą wspierać tych sprzedawców, jacyś regionalni biznes deweloperzy i tak dalej. Wszystko po to, żeby chociaż nawet ma się coś, co samo się sprzedaje niejako, tak? Pokażesz to komuś, on mówi tak, ja to chcę, ale jednak trzeba mieć tego kogoś, kto temu komuś, gdzieś w Indiach to pokaże, bo on inaczej do tego nie dotrze. Dobra, to wszystko.